Witam kochani, to jest drugi sezon w rytmie biegania, napędzanego przez EOBU. Dziękuję, że do tej pory nas słuchaliście i czekajcie na kolejne odcinki, kolejne emisje. Nie zapomnijcie o subskrypcji i jednocześnie o komentarzach. No, dzisiaj ci, którzy nas oglądają na YouTube, na pewno zauważyli, a ci, którzy nas słuchają, podpowiem: każdy ma prawo do urlopu. Masi Kurzajewski, pozdrawiamy Cię gorąco i serdecznie, a dzisiaj w jego zastępstwie. Bartek Falkowski. No, ktoś musi pracować, żeby wypoczywać mógł ktoś inny. I Adam krzot niezmiennie, a naszym gościem jest człowiek, który no, dziś jest redaktorem. Byłem zawodowym, zawo zawodowym maratończykiem, siedmiokrotnym mistrzem Polski. 20 w maratonie. I ci, którzy uwielbiają maraton, już wiedzą, że jest nim Artur Kozowski. Witam serdecznie. A porozmawiamy więcej o merytoryce, o przygotowaniach, o trudnościach, jakie stoją przed zawodnikami. Także słuchajcie do ostatniej minuty, bo tych ciekawostek ze świata nie braknie. Bieganie.pl Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest EOBUWIE. Powiedz mi, mając to wielkie doświadczenie w świecie biegowym, poczynając od swojej kariery zawodowej, po dzisiaj prowadzenie zawodników, plan bieganie i bycie redaktorem naczelnym bieganie.pl, jak to właściwie jest? Kim jest przeciętny biegacz w Polsce? No, patrząc na przekrój, myślę, że możemy podzielić na, na pewno kilka grup biegaczy w Polsce. Jedna grupa to są naprawdę tacy mocni wyczynowcy, czy tam dążący do wyczynu biegacze którzy też często łączą pracę, ale po tej pracy potrafią naprawdę zrobić treningi takie, że nie jeden zawodowiec by się nie powstydził. Są tacy, tacy, którzy biegają, walczą o te wyniki, natomiast aż tak dużo nie są w stanie poświęcić, ale też myślę, taka ostatnia grupa to są tacy biegacze, którzy właśnie biegają tylko dla zdrowia, którzy wyjdą sobie na 20-30 minut wieczorkiem tylko pobiegać, rozruszać kości, i dla nich to jest już sam fan z samego tego, że wyjdą pobiegać, więc myślę, że tutaj Tutaj te grupy są mocno e, różnorodne, i, i myślę, że każda jest, ma jakieś swoje cele, własne wartości. Ja pamiętam, jak tą przygodę zaczynaliśmy wspólnie. W ogóle już o tobie mówiliśmy w podcastach, w, między innymi z Bardzo Sylwesterem Pawentą, <laughs> kolegą, z którym mieszkałeś w Bursie, w której ja również zamieszkałem i dzięki, dzięki wam w sumie moja kariera też potoczyła się w takim, a nie innym e, kierunku. I wspominam Cię jako zawsze takiego zamyślonego, zapracowanego, jednocześnie uśmiechniętego zawodnika, człowieka, który gdzieś często na obozach widywany był z laptopem, już wtedy chyba mocniej studiowałeś, bądź już pracowałeś na tym początkowym etapie, ale zawsze byłeś poukładany. Czy w ogóle taka forma, czyli ta, ta, kiedy ma się na siebie plan, ułatwia karierę, czy może ją utrudnia? Myślę, że to jest dosyć trudne. W ogóle bycie wyczynowym sportowcem jest bardzo trudne, ze względu na to, że jest często trudno pogodzić wiele aspektów. Bycie wyczynowcem w Polsce jest w ogóle no, ekstremalnie trudne. I ja taką drogę obrałem, że od początku wiedziałem, że jednak nie stawiam 100% na sport. Niestety to na pewno w jakiejś mierze odbijało się też na wynikach, ale niestety taka była Przecież rzeczywistość. Wiecie, 20 w maratonie, godzina 3, 3. 36. Nie stawiałem na sport. No tak, ale to 2058, mimo wszystko to cały czas było równolegle, czy to studia, czy to praca i praca tak. dla firm, więc tutaj no, przeróżne rzeczy obok robiłem. A Skąd godzina trzy w półmaratonie to przypadek? No po części może nie przypadek, też jakaś część może talentu, jakieś tutaj różne uwikłania z różnych stron, także tak jak mówię, to jest wszystko kwestia pogodzenia. Ja teraz patrząc tak z perspektywy na, na tą swoją karierę, no cieszę się, że udało mi się dojść mimo wszystko do takich wyników. Może to nie są też patrząc w kontekście światowych wyników. To nie są jakieś świetne wyniki, natomiast na to, jakie miałem możliwości, że nie miałem takiej odpowiedniej w 100% odnowy, że właśnie często było tak, że wracałem z treningu, łapałem się z laptopa i, i musiałem jakieś różne rzeczy tam krzaczyć, więc no niestety ten sport wyczynowy jest taki, jak jest. Natomiast ja uważam, że to troszkę dzięki temu z zupełnie innej perspektywy patrzę dzisiaj właśnie na biegaczy. Którzy potrafią wyjść z pracy 12-godzinnej w hucie w, w jakiejś tutaj fizycznej pracy i po tym jeszcze idą biegać, poświęcają naprawdę swoje zdrowie i, i swoje tutaj życie, też w dużej części właśnie dla tej pasji biegania. Ale Bartek, ale powiedz mi jedną rzecz, bo zobacz, ja pamiętam Artura, jak wchodziło się do jego pokoju o godzinie ósmej, był w tej samej pozycji, nie, nie embrionalnej, nieodpoczynkowej, <grym> tylko z laptopem, głowa zgięta, leżąc co prawda na płasko i pracując, stukając w klawiaturę. Potem wychodząc, robiąc te naprawdę nielekkie treningi, trzymając kilometraż, i wieczorem go spotykają w tej samej pozycji. Czy to jest. bo to brzmi jak typowy amator? Dokładnie, chciałem się zapytać, bo ty zacząłeś od tego, że są trzy grupy biegaczy w Polsce. I właśnie ty byłeś wyczynowcem, profesjonalistą, czy tym. Semi Pro albo amatorem, który bawi się w no i na Jestem 20 okazało się, że się całkiem skutecznie i szybko bawiłeś, jakbyś się określił? Znaczy ja myślę, że tutaj kwestia tego, to jest kwestia przyjęcia kryteriów, jakie bierzemy. Bo jeżeli mówimy o tym, że w 100% poświęcałem się bieganiu, no to tak nie było niestety. I przez całą moją karierę niestety nigdy nie było tak, że było to 100% sportu biegania, natomiast zawsze było coś obok. Natomiast jeżeli weźmiemy kryterium na, na, na przykład zarobkowe, no to jednak większość e, gdzieś tam tego czasu i tych zarobków jednak przychodziło mi e, zbiegania, a te sprawy takie poboczne to też często były sprawy takie, że musiałem zarobić sobie na wyjazd na obóz, musiałem zarobić na jakieś odżywki, jednak e, no, no jakiś, e, e, przychodu strasznego ze sponsorów nie miałem, także no gdzieś tam to zawsze trzeba było z różnych stron e, poskładać. Także tutaj jeżeli e, mówilibyśmy o tym, czy byłem wyczynowcem, no to wyczynowcem, natomiast czy zawodowym, no to zawodowcem bym się pewnie nie nazwał. Aj, czyli biegacz zarabia więcej niż programista? Znaczy wiesz, ja wtedy ja zawsze przez swoją wtedy karierę... Wtedy jeszcze tyle nie zarabiali. E, Na liczydle programowali. Znaczy ja liczę, liczę tak, zawsze jak, wiecie jak wygląda sezon, szczególnie maratończyka. Mamy dwa starty w roku, wiosna, jesień i miałem to szczęście, że czy znaczy w ogóle praca informatyka jest taka, że możesz sobie dopasowywać obciążenia do tego, ile masz czasu. I teraz jeżeli był czas, że przygotowałem się do maratonu i tego czasu było mniej, no to mogłem pracować mniej. Po sezonie, gdzie był czas na jakieś tam mniejsze obciążenia biegowe, to spokojnie mogłem wrzucić wtedy dużo więcej pracy na właśnie rzeczach takich informatycznych. Także gdzieś to się dosyć mocno różnicowało w ciągu roku, natomiast no, praca informatyka ma to na siebie, do siebie że tam też trzeba, wszystko, no to jak każda praca, że trzeba się poświęcać w 100%, a, a ja miałem jednak takie bardziej prace dorywcze, można powiedzieć. Co nazwę to po imieniu. Jak wracałeś po treningu zrypany jak pies, po całonocnej burzy, to... Jeszcze byłeś w stanie myśleć w sposób taki składny, logiczny, który pozwalał ci na programowanie, przeglądanie linii kodu. E, wbrew pozorom, e, na bieganiu bardzo dużo rzeczy mi się rodziło w głowie. Ja często miałem tak, że rano siedziałem sobie godzinkę, dwie, e, stawałem przed jakimś problemem. Czasem informatycznym, czasem innym. Wychodziłem na bieganie, i w czasie tego biegania rodziła mi się w głowie właśnie jakaś myśl, jak rozwiązać dany problem. Także ja uważam, że bieganie w dużej mierze też nam pomaga. No oczywiście. Można mówić o korzyściach biegania przeróżnych, natomiast w kontekście pracy ja uważam, że też dużo mi to pomagało to bieganie. Ostatnio czytałem o założycielu Facebooka, Marku Zuckerbergu, który miał też taki bardzo duży okres swój z bieganiem. On bardzo dużo biegał, bardzo szybko, natomiast zrezygnował w pewnym momencie z tego biegania. Dlaczego? On to motywował tym, że przez bieganie za dużo myślał. Bo on wychodził, no i wiecie, i tam jest tysiąc myśli nagle, nie? I on myślał o pracy, dlatego powiedział, że zrezygnował z biegania i przerzucił się na jakieś tam sporty walki, bo tam nie ma czasu myśleć. Tam cały czas musisz być, wiecie, kontrolować, no żeby nie zostać znogałtowany. no właśnie, to kontrowersje, że sporty walki <grym> Natomiast nie skończył już z tymi sportami walki i wrócił do biegania. Złamał ostatnio 20 minut na 5 km, także jednak to bieganie z powrotem przyciąga. A pan redaktor, ile by teraz pobiegł na piąteczkę? Oj, miałbym pewnie problem, żeby 25 minut. Złamać. No, <laughs> Chociaż może nie. nie no może, no 5 minut? Może bliżej 20 minut by się udało. A, myślę, że to tak. Bo to, a właśnie, no i jaka jest? Kończysz karierę, przychodzi praca zawodowa, bliźniaki się rodzą, bo to rodzina jest pełna, trójka dzieci i brakuje czasu na bieganie. No i co wtedy? Co rodzi się w głowie? Znaczy się w ogóle moment końca kariery biegacza, który poświęcał, no wiele godzin przebiegłem w karierze pewnie w okolicach 100 tysięcy kilometrów i nagle mówisz sobie, dobra, to od jutra nie idę biegać. No to tak łatwo nie Nie. Zresztą też miałeś ten moment ostatnio na koncie, więc wiesz, że to są momenty, które tak naprawdę narastają latami. I. W kontekście też takiego zawodowego sportowca, nawet od strony zdrowotnej, jest bardzo niewskazane to, żeby powiedzieć sobie: Dobra, to jutro, od jutra nie biegam, no bo mamy pewne już naleciałości. Ja przez pierwsze 3-4 miesiące po skończeniu takich regularnych treningów naprawdę czułem się fatalnie i gdzieś tam to samo poczucie zdrowia widać, że organizm walczył o to, żeby wyjść, jednak mimo wszystko, pobiegać. Tak, ja też no, to samo pewnie przechodziłeś. Także tak tutaj w, w kontekście właśnie tego końca, Kariery, no to trzeba gdzieś stopniowo odchodzić od e, biegania. Ja starałem się jeszcze tą końcówkę faktycznie już e, coraz mniej biegać. Niestety doszedłem do momentu, gdzie no, teraz ostatnio jest to bardzo zaniedbane. Natomiast cały czas planuję, że, że wrócę. Chociaż, Chociaż ostatnio. Jak tak, Mark tutaj, Zuckerberg. Jak ma od? Będziesz Markiem Zuckerbergiem. Będziesz Markiem Zuckerbergiem Biegania.pl. Tak jest. Chociaż ja na sporty walki się póki co nie przerzucam, ale to bałbym się, żeby mnie tam połamali za szybko. Kończąc temat Twojej kariery, akurat kończyłeś w momencie, kiedy przed w sumie nowych technologii w butach, a przypomnę, że naszym partnerem jest na obuwie. Czy Ty dzisiaj testując te buty, podchodząc do tych nowych modeli, co, co Ty czujesz? Bo to Twoja perspektywa, jakby ocena jest naprawdę tutaj bezcenna dla wszystkich słuchaczy i oglądających. Dla mnie jest to przełom absolutny. Znaczy tak, na pewno patrząc na ostatnie 3-4-5 lat. Jak ktoś postawiłby buty startowe sprzed pięciu lat i te, które są teraz, no to to jest kosmos, to, to jest diametralny przeskok. Ja w ostatnim swoim starcie takim wyczynowym w Mistrzostwach Polskich w półmaratonie w Pile biegałem właśnie w butach karbonowych. No i tam udało mi się wygrać te zawody. Jako, znaczy, wygrać jako Polak, wygrać całych zawodów nie wygrałem. Natomiast. Ja odczuwałem naprawdę bardzo dużą różnicę i jest to na pewno technologicznie duża pomoc dla biegaczy i moim zdaniem no świat podąża ku temu, żeby ulepszać, żeby poprawiać te wyniki, więc no to jest naturalna na kolej rzeczy. A to trochę jak te złą sławą owiane w skokach narciarskich kostiumy, które gdzieś tam miały spodnie za niskie w kroku, za szerokie, za te, to jest, wiesz, dla można powiedzieć w pewnym sensie trochę jednak oszustwo. Ja nie podchodzę do tego jak do oszustwa. Uważam, że to jest naturalny rozwój rzeczy i, i to po prostu idziemy, idziemy tak, z trendem. Na taką odpowiedź liczyłem. Właśnie, Adam. no Ty też biegasz w super kolcach, a nie w skórzanych trzewikach. No ja to wiesz, ja takie buty współtworzyłem. Miałem tam okazję być AlphaTesterem, więc zanim wiesz... te buty były na rynku, ja już je miałem. Tak, ale znaczy się fajnie, że Światowa Federacja Lekki wprowadziła ograniczenia pewne, bo doszlibyśmy pewnie. No, do, do absurdów. Tak, do absurdów i myślę, że zasady, które są ustalone są jasne, fajne. E, wychodzą teraz na jaw pewne sprawy na przykład z igrzyskami w 2016 roku, gdzie... Nie każdy miał dostęp do prawdopodobnie butów. Prawdopodobnie trzech pierwszych zawodników w maratonie miało te buty karbonowe, reszta nie miała takiego dostępu ze względu na no, brak takich kontaktów, powiedzmy, sponsorskich. E, natomiast, no, ja nie wiem, czy to była też taka sprawa kluczowa. E, A nie to było w ogóle... nie było to zabronione na ten moment, więc tak. to absolutnie nie, nie, nie dotyczy. Czy... Tak. E, to w ogóle jest kontrowersja, bo e, byłem, nie będę wymieniał w jakiej e, w fabryce jednego z potentatów i tam, e, jak nas e, oprowadzano, pokazywano buty, czy to z lat 20, 30, 50, 60 i tam nam pani wytłumaczyła, że teraz jest sprawiedliwie, bo fakt, faktem jest karbon, jest super pianka, która cię wybija, ale każdy ma dostęp do tych samych butów. A tak naprawdę od początku tworzenia butów sportowych ci najlepsi mieli swoje buty. I tak samo było Czyli z dalenem tak Rapem nie wiem, w, od kiedy, w Rio. bo Dokładnie może ten karbon tak. już był 10 albo 20 lat temu. Że w niektórych sportach w ogóle zupełnie inne technologie rządziły, chociażby heksagonalne kształty w niektórych butach, które się pojawiają w, albo w piance, albo w butach w kolcach, one są od lat futbolu amerykańskim. To są technologie przenoszone pomiędzy różnymi sportami tak, żeby jakby zastosowanie faktycznie pasuje do specyfiki sportu, no to one przenikają z jednego Ale sportu do drugiego. uważasz, no bo w, jakby w maratonie no to jest ogromny przeskok, uważasz, Oczywiście. że w krótkich biegach, biegach na 800, takich tak. jak biegałeś, to też był taki tak. duży przeskok i taka, taka duża pomoc? Absolutnie. Ogromna różnica z tym, że im krótszy dystans, tym teoretycznie im sztywniejsze buty, tym lepiej zupełnie, mm, trochę, troszkę inaczej niż w maratonie. W maratonie jest pewna granica, powyżej której po prostu łydki, piszczele nie wytrzymają, tak? E, nie wytrzymają achillesy. No troszkę też będzie trudniej pracować w rozciągnem pod podeszwowym. E, dwójki mogą nie wytrzymać, paradoksalnie zupełnie, tak? No bo usztywnimy taki element rozciągno-podeszwowy, będzie inaczej pracować i będziemy mieli albo achilles, albo dwójkę, co jest słabsze, e, który jakby u każdego z nas trochę inaczej te siły się rozkładają. I faktycznie... Mm, Pierwszy rok po wprowadzeniu butów karbonowych pokazał statystycznie podniesioną ilość kontuzji wśród zawodników profesjonalnych. Dramatycznie wyższą. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że zmieniła się biomechanika i wszyscy muszą się do tego zaadaptować, więc jeżeli ktoś biega amatorsko i wystartuje na przykład w butach, to nie robi dużego, moim zdaniem, dużej zmiany. Ale jeżeli ktoś chce przetrenować długi okres w butach karbonowych, to już niesie ze sobą pewne następstwa. I tu pytanie do Ciebie: co tak naprawdę ważne jest w treningu? Jeżeli miałbyś wybrać jedno, i od razu zaznaczę jedno ćwiczenie siłowe dla biegacza amatora, to jaką partię mięśniową byś trenował? Jedno. Oj, bardzo ciężkie pytanie. No właśnie, ciężkie, bo ja tak to dam ci czas na zastanowienia. Ja obserwuję, że wraz z postępem technologicznym i taką trochę większą wiedzą na temat treningu, że trening siłowy staje się tym jednym z najważniejszych elementów w przygotowaniach, i to nie jest już ważne. Czy jest to, mieliśmy tutaj Patrycję Bereznowską, która mówi: Ja chodzę na siłownię. I od kiedy trenuję siłowo, to po prostu jest mi lepiej. Mamy mnóstwo ludzi, którzy potwierdzają od sprintu aż po biegi ultra, że ten trening jest zasadniczo niezastąpiony, ale która partia, bo zawsze jest taka jedna rzecz, którą warto trenować, najlepsi fizjoterapeuci zapytani na konferencji międzynarodowej o to, jaką jedną strukturę w ciele, jakbyś miał do wyboru do pracy, którą byś wybrał. I okazuje się, że najlepsi mówią, że przeponę. Bo to jest ta część ciała, która oddziela górną część ciała od dolnej jest do niej przyczepione potencjalnie najwięcej właśnie mięśni, narządów, że tu jest największa praca do wykonania. A zatem, czy jest taka struktura w twoim doświadczeniu trenerskim, która Jak... byłaby potrzebna do pracy najbardziej? Chciałbym ci jeszcze zamieszać w głowie. Patrycja Boryznowska tak, chodzi na siłownię, a Joshua Czeptegaj powiedział, że nigdy nie był na siłowni. Tak? Joshua Czeptegaj waży dzisiaj... 30 kilo. A Patrycja to niby ile? Ale jest to, o pół metra niższa. Znaczy tutaj ja też uważam, że wiesz, Afrykanie w większości żyją w terenach górskich. Oni robią bardzo dużo naturalnej siły, więc to inaczej jest, jak u mnie w Sieradzu jest podbiegów tyle, co na lekarstwo. Ja Zapraszam do Łodzi. A inaczej, jak ktoś żyje 24 na dobę, 365 dni w roku. W Kenii pierwszy wybieg z miejsca, w którym mieszkaliśmy, 800 metrów podbiegu. No i na tym się robi formę. <laughs> tak jest. Znaczy, dobra, wracając, ale znaczy na pewno pierwsza rzecz, to nie zalecałbym, amatorowi biega biegania, e, robić tylko jedną partię. E, I to na pewno mog mo moglibyśmy wymienić jakąś partię, która byłaby najważniejsza, nad którą można by się skupić w jakimś większym stopniu niż nad pozostałymi. Natomiast na pewno, nie wiem, to, że tylko po treningu wzmacniamy łydki, a nic innego nie ruszamy, no na pewno byłoby też dużym błędem. Mhm. Z tym, że nie odpowiem chyba mimo wszystko, nie wybiorę. No <laughs> nie dobra, to, na to ja wybiorę jedną, ty wybierz, Natomiast... ty wybierz drugą. Bo jest, dobra, dobra. Są, są dwie potencjalnie dla mnie, takie ultra ważne. To jedną, którą byś postawił w swoim tam powiedzmy wymarzonej ilości trzech, czterech, pięciu partii. Znaczy na pewno łydy, łydki A, bym... które łydki? Wzmacniał, ale w sensie które... Płaszczkowaty, Ja miałem cały życie z tylny. płaszczkowatym, więc płaszczkowaty zdecydowanie tak, bo odpowiada za staw skokowy. Też bym tak zrobił, płaszczkowaty. No to widzisz, tu ma, jesteśmy zbieżni. A ja bym wyślał, wybrał pośladkowy mniejszy, z kolei. To są, oba te mięśnie są chyba najbardziej zaniedbane wśród y, biegaczy amatorów. A to dostrzegasz, prowadząc plan biegania, też treningi i, i prowadząc biegaczy, że u amatorów jest to taka pierwsza potrzeba do poprawienia? Jeżeli chodzi o trening siłowy? Ja tutaj też musielibyśmy podzielić na ludzi. że znaczy, w ogóle bieganie jest mega indywidualne i to jest pierwsza rzecz, od której musielibyśmy zacząć. Okej, okay, to, to jeszcze raz, to Czyli jeszcze przewróćmy tą rozmowę niektórzy do z nogami. Tak, bo niektórzy, wiesz, są to, naturalnie... To ja przychodzi tam... do ciebie pan, nie wiem, Jan Kowalski i mówi, panie Arturze, chcę zacząć biegać pod pana skrzydłami. I jak to przebiega krok po kroku? 50 lat, pracuje 8 godzin dziennie, no właśnie, to w biurze, to oczywiście doświadczenie musi, biegowe, musi opowiedzieć coś o sobie. 3, 4, 5 kilometrów dwa razy w tygodniu. Tak, pierwsze co u mnie się odbywa, to jest badania krwi. To jest pierwsza rzecz, którą musi przejść dany delikwent i przysłać mi Nieanemiczne badania krwi. Niestety to jest straszne i nie do końca wiem, czy to wynika właśnie z jakiejś nieświadomości e, ludzi, ale często przychodzą zawodnicy, e, którzy są po innych trenerach czy po jakichś różnych szkołach, e, i przychodzą, bo przestali robić wyniki. A często to, e, że przestali robić wyniki. E, to nie wynika z tego, że źle trenowali. Znaczy, no w sumie to źle trenowali, ale, no, ale, ale powiem, się, prze... przejmujemy te... też jako tą krew. Tak, Czyli a ten to jest... zły trening wpłynął na tyle na ich krew, że mieli w większości, z... znaczy, no nie mówię, że w większości, powiedzmy, jeden na czterech przychodzi z albo stanem anemicznym, albo z bardzo słabą krwią. Z powodu przetrenowania? Głównie z powodu przetrenowania. I teraz taki delikwent, jak przychodzi, no delikwent może jest złe słowo, ale powiedzmy zawodnik, to pierwszy idzie na badania krwi. Jeżeli przynosi mi słabe badania krwi, to zazwyczaj jest dwa miesiące przerwy odbiegania lub w ogóle zejście całkowicie z obciążeń. Co? Chcesz żeby mi naprawić powiedzieć krew i że idzie ktoś do lekarza. przychodzi do ciebie, chce biegać szybciej, a ty mu mówisz, a teraz od dzisiaj przez dwa miesiące tylko truchtasz? Tak. I e, ja miałem. To już mogę naprawdę wiele przypadków takich powiedzieć, że przychodzi do mnie zawodnik. Częściej to jest u zawodniczek, mimo wszystko, przez różne sprawy kobiece. I przychodzi taka zawodniczka, nie jest w stanie biegać po 5 minut na kilometr, mimo że miała życiówkę 40 minut. On na treningu nie jest w stanie biegać jakoś tam w miarę spokojnie. Idzie do lekarza, dostaje jakąś suplementację, dostaje, idzie do dietetyka, dostaje dietę, dostaje 2 miesiące wolnego. Wraca i ona po miesiącu treningu robi życiówki, przesuwa się niesamowicie do przodu. I to są przykłady. Bardzo często e, właśnie tym błędem to jest to, że biegamy często za dużo. Natomiast ten monitoring krwi on w bardzo dużej mierze oddaje. On często czujemy się zmęczeni, e, często czujemy się jacyś tacy wytarci, nie mamy siły na bieganie, mhm. e, nawet czujemy się przetrenowani. Ale jeżeli ta krew jest w miarę okej, okay, no to może jednak przyczyny są gdzie indziej. Natomiast pierwsze, co powinniśmy zbadać. Właśnie w takim przypadku, gdzie coś tam jest nie tak, widzimy, że coś tam się dzieje mm -hmm. z naszym organizmem, te wyniki nie idą do przodu, cofamy się, to właśnie warto zrobić badanie krwi. jestem w ogóle zwolennikiem, żeby robić raz na kwartał, najrzadziej raz na pół roku, nawet taką zwykłą morfologię połączoną z żelazem w sferytyną. A mógłbyś powiedzieć, co to znaczy anemiczny wynik krwi dla biegacza? Bo wiesz, tam są widełki podane, ale to są widełki tak. dla ogółu społeczeństwa, jakie parametry powinny charakteryzować biegacza. Znaczy tutaj też to są też sprawy mega indywidualne. Dlaczego? Dlatego, że my po jednych badaniach krwi zazwyczaj za dużo nie wiemy, bo niektórzy mają genetycznie coś podwyższone, coś obniżone i, i po prostu taka jest nasza natura. Chociaż tu specjalistą akurat musiałby być redaktor Adam Kszczot, który robił w swojej karierze badania co dwa tygodnie. I tu na pewno Adam by dużo więcej Miał rzeczy powiedział. <grym> Jak się okazało, powiem ci, że jednak trochę by się jeszcze znalazł. Nie najwięcej, tylko trzy razy w miesiącu. Tygo a, w miesiącu. Nie, w, ty w tygodniu dwa razy max, bo to jednak parę mililitrów straty. Tak, ale właśnie. I dlaczego? To jest super, że mamy badania. Znaczy, no, nie zalecam też co dwa tygodnie biegaczom amatorom. Znaczy, no może i zalecam. W każdym razie e, super są to, że wy, widzimy trendy w tej zmianie krwi. Czyli jeżeli ktoś ma niski poziom, e, za tydzień ma wysoki, a za kolejny tydzień e, znowu niski, no to coś jest nie tak. Jeżeli jest jakiś, e, e, mamy jakieś badania gdzieś tam w dolnej granicy, ale my tak naprawdę od 10 roku życia e, mamy tą dolną granicę, no to może gdzieś tam jest taka nasza natura. Natomiast, mimo wszystko, zawsze warto skonsultować z jakimś specjalistą. Od... Ja ogólnie bym zalecał, żeby nie mniej niż dwa dni po ciężkim treningu albo po ciężkim weekendzie to dla niektórych tak. te badania robić, tylko względnie trzy doby odstępu, bo właśnie <laughs> hemoglobina potrafi zrobić psikus i będzie po ciężkim treningu na przykład z 16,5 spada na 14,2. I co wtedy, jak ten te wynik traktujemy? Jest strasznie płynna, ale fajnie, że mówiłeś o ferytynie. No, co to jest ta ferytyna? Brzmi jak, jak jakieś paliwo rakietowe. Ferytyna to jest tak naprawdę też zmagazynowane żelazo, więc tutaj e, my się cały czas e, kręcimy wokół żelaza. Żelazo e, nam pomaga w produkcji czerwonej kwinki, która później nam e, gdzieś tam też e, pomaga przenosić tlen. E, tak naprawdę to, mm, to żelazo też jest pierwszym e, wyznacznikiem. E, i często jest tak, że mamy niskie żelazo, wysoką ferytynę albo na odwrót i tutaj też są przeróżne zależności, dlatego tak jak mówię, zawsze warto skonsultować się w tym zakresie z jakimś żelazem, jeżeli tu już mamy jakieś problemy właśnie z produkcją. A można A... mieć za dobrą krew, bo ja słyszałem taką teorię, że niektórym się źle biega, bo mają po prostu za wysoki poziom hemoglobiny, ferrytyny Znam i jest wtedy takich problem. co przesadziło. Tak. Tak, <grym> tak, oczywiście, że tak. E, można mieć I Jak Nawet... to poznać? E, jak odróżnić, że źle mi się biega, bo mam za mało żelaza, od tego, gdy mam za dużo? Znaczy, no wiadomo, że pierwszym wyznacznikiem są te normy, e, które tam są zawsze przy karteczkach e, wypisane. Natomiast e, no tak jak mówię, to gdzieś tam są rzeczy mega indywidualne. i Ja zawsze jestem Zwolennikiem badania trendów, czyli jeżeli coś tam mamy przekroczone, to idźmy za dwa tygodnie właśnie sprawdźmy, czy, czy to się ponowi, czy to się nie ponowi. Temat jest ogólnie trochę bardziej skomplikowany, bo to i na przykład mierzy się w jakiejś jednostce. Najczęściej jest to jakiś w decymetrach sześciennych, w litrach, albo w, generalnie w jakiejś jednostce objętości. A zatem, jeżeli weźmiemy herbatę i ją odpowiednio wysuszymy, odparujemy całą wodę, to zostanie na środku taki delikatny muł, prawda? No to samo się dzieje trochę z krwią. I co my liczymy? W jakim nawodnieniu jesteśmy? A czy był właśnie ten trudny weekend może? tak? Nawodnienie to minimum 2 do 4 dni, takie, żeby wrócić w ogóle na właściwe tory. I nie sposób jest. Wszystko na początek nauczyć się samemu, właśnie po to jest trener, po to jest lekarz, po to są jakby osoby, które znają się na bieganiu, żeby o tym opowiadać, ale i tak. Musimy zawsze się skonsultować. A Takie jakie, jest moje zdanie. A jakie parametry ty badałeś w ciągu swojej kariery? Uch, e, pełne hormony, e, czyli od androgenów. Czasem badaliśmy też hormony kobiece. Badaliśmy prolaktynę, laktynę. Badaliśmy ferytynę, mioglobinę. Badaliśmy pełny obraz krwi, gospodarkę pierwiastkową, bardzo ważny sód, potas, jak one się zachowują w stosunku do siebie. Wszyscy mówią, o Jezu, mam sładek magnezu. Magnez się najłatwiej pobiera i wypłukuje, jest relatywnie dobrym pierwiastkiem, nawet kawa nie jest w stanie tego przekreślić, ale za to stosunek potasu, sodu, no jednak jest tym trudnym. Kolejno, witaminy. O, mnóstwo mam badań z witaminy B12, B6, B1 le, lub też y, witaminy D3 OH25, czyli tej metabolicznej. E, okazuje się, że testosteron i D3 idą w parze że one korelują pięknie, tak? Jak rośnie D3, to rośnie pojemność organizmu na testosteron. No za to też takie dobre samo samopoczucie i nastroje w lato, badałeś. prawda? Tak. Znaczy no, witamina witam D jest w ogóle u nas bardzo mocna. mocno a mam jeszcze też. <laughs> tak, no witamina Te D, nie polecam, to nie jest porada lekarska, ale ja łoiłem mnóstwo witaminy D3 i rzadko mi się udawało wchodzić na przykład na poziom 60 jednostek OH25 w badaniu, a łoiłem po 10-12 tysięcy jednostek. Tak. Okazało się też, że to nie jest takie proste, bo to, co wchłaniamy z układu pokarmowego, to również trzeba zadbać o nasze jelita, O to, jak to się wchłania, czy jak, w, jakiej, w jakiej formie przyjmujemy, jakie suplementy może trzeba je zmienić. O no, tych naprawdę pytań. Tak, bo często jest te dużo. słabe badania krwi, o których my tutaj mówimy, nie muszą wynikać z przetrenowania. Ja miałem przypadek, mam przypadek zawodniczki, która ma celiakię i gdzieś ma to zdiagnozowane i badaliśmy różne przyczyny, znaczy Magda badała różne przyczyny. Pozdrawiamy no i, Magdę. Tak, pozdrawiamy Magdę oczywiście. I w końcu jakiś bardzo dobry lekarz wysłał ją na badania na ciała właśnie. Więc tutaj miała to zdiagnozowane, przyszła na odpowiednią dietę i jakby poprawa na początku była naprawdę też fajna. Z jakimi problemami mierzą się najczęściej biegacze amatorzy? Bo przychodzi do ciebie Jan Kowalski, sprawdzamy, ma te wyniki krwi takie, a takie. I ja mam taką listę w głowie gotowych rzeczy, z którymi nie chciałbym przed szereg wychodzić, z którymi ludzie w wieku 35 plus zaczynają się po prostu mierzyć. I to nie jest dlatego, że całe życie nic nie robili, tylko trochę to jest taka nasza ludzka natura. To tak, to wiele rzeczy można by było wymieniać. Oczywiście najważniejszy w treningu biegacza, moim zdaniem, najważniejsza jest regeneracja i to, żeby mieć odpowiedni czas na odpoczynek i na to, żeby zregenerować właśnie daną jednostkę treningową. Oczywiście to też jest kolejny raz sprawa indywidualna z tego względu, że każdy z nas inaczej ten tryb dzienny ma. Inaczej będą mogli trenować zawodnicy, tak jak mówię, którzy pracują w hucie. Nie wiem, w 50, 60 stopniach, inaczej e, osoby, które tylko wyjdą na posiedzi 8 godzin, no, w cudzysłowie, posiedzieć w urzędzie, i e, inaczej osoby, które mają tylko jakieś tam dorywcze prace. Także tutaj też jest to sprawa mocno do dopasowania. Wiek oczywiście też jest, wiek chyba jest tak naprawdę no, oprócz tego trybu życiowego też jedną z ważniejszych determinantów, i, i tutaj na pewno mm, ten wiek 35, plus, który wymieniłeś, no, to jest na pewno wiek, po którym powinniśmy się. Się zastanowić nad wieloma rzeczami w kontekście badań prostatę. Natomiast z jak merć zawsze badania są jak najbardziej wskazane. Zuch. Natomiast w kontekście zawodników 35+ na pewno dużo nam się przydaje praca siłowa. I tutaj ta siła i to nawet nie mówię o sile przyrzucaniu tutaj, wiesz, setek kilogramów żelastwa, ale nam ogólnie brakuje takiej zwykłej sprawności fizycznej, szczególnie osobom, które niestety tak jak ja teraz siedzą 8 godzin za biurkiem i no może wyjdą później pobiegać. Natomiast często to jest tak, że te osoby siedzą, wstają, przebierają się i idą bieg i biegną. I to jest jedna z gorszych rzeczy, które możemy zrobić. Wracają i kładą się do łóżka, idą spać, wstają. A to jest przyczyna zabarkiem. powstawania kontuzji potencjalnych? To uciskanie tak. jednak tych... Zdecydowanie tak. Ja uważam, że jakieś zestawy ćwiczeń przynajmniej przeciwdziałające właśnie temu trybowi siedzącemu są jak najbardziej wskazane. To nie muszą być, tak jak mówię, zestawy tutaj strasznie siłowe, ale zestawy jakieś takie mobilizacyjne, aktywujące te rzeczy, które mhm. przez siedzenie robią się leniwe, czyli jakiś Czyli tam... tyłek. Tyłeczek, tak, tutaj jest to no naprawdę bardzo wskazane i mimo wszystko no trzeba właśnie, na te bo, rzeczy zwracać uwagę. Bo my dzisiaj sprawdzaliśmy, prawda? Robiliśmy test, jak nam <noise> będzie przy 70, <noise> tak prawda? <jest. głos> właśnie, no, zaplatamy ręce na ramiona i próbujemy wstać i usiąść jedno nóż z krzesła, po prostu, wstać tak. z krzesła, wstać, tak. wstać wstać, i usiąść z krzesła i jeżeli. I nie okazuje jest... się, że nie jest to takie proste, mimo wszystko dla mhm. właśnie osób, które nie są aktywne. Tak, I to, i to jest taki mega wymagające dla osób, które no, zapomniały ćwiczyć przez ostatnie 20 lat. Tak uważajcie. Ja, ja bym cofnął, bo ty już dwy, jakby dwa problemy jednocześnie powiedziałeś. Wróciłbym do regeneracji. Jak poznać, że jestem zregenerowany po treningu, po ciężkim treningu i mogę wykonać następny albo lekki, albo ciężki trening? Bo czasem zdarza mi się być bardzo zmęczonym po treningu. Ale idę na kolejny i go realizuję bez problemu, a czasem wydaje się, że jest wszystko ok, ale jednak ta praca z poprzedniej jednostki siedzi. Jak ty poznawałeś, że jesteś gotowy na kolejny trening i jak zalecasz rozpoznawanie tego u swoich biegaczy? Na pewno no tutaj też możemy powiedzieć, że jest kilka czynników. Pierwszy taki czynnik, myślę, że dosyć prosty, to jest tętno spoczynkowe. I tak naprawdę Teraz już coraz częściej są te smartwatche wszelkiego rodzaju maści. Yy, marek. Robimy pojedynek, <grymne> kto ma niższe teraz? <grymne> I, <grymne> <grymne> I bardzo fajnie te niskie tętna na w nocy nam mierzą zegarki. I teraz, jeżeli mamy normalnie poziom 45-50 uderzeń. To zazwyczaj po mocnym treningu, szczególnie jeżeli go zrobimy wieczorem, to to tętno wyskakuje nam spoczynkowe w granicy 50-55. Teraz dopóki ono nie spadnie do poziomu tego wyjściowego 45, to moim zdaniem nie powinniśmy robić bardzo mocnego treningu. Mówię teraz o wyskoku w górę, ale często są też wyskoki w dół, bo często jest tak, że właśnie przez to, że jesteśmy jakoś tu mocniej zmęczeni, że to tętno spoczynkowe właśnie nam jeszcze bardziej spada to jest to tętno spoczynkowe, natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem biegania z paskiem na klatkę piersiową i kontrolowania tętna i nawet przed mocnymi treningami robimy rozgrzewkę, jakieś tam e, początkowe kilometry i, i wiemy mniej więcej, e, że na tej i tej prędkości to biegamy na takim i takim tętnie i jeżeli to tętno jakoś strasznie odbiega od tej naszej normy, to na pewno powinniśmy się zastanowić, czy to już jest dzień, e, w którym powinniśmy właśnie robić kolejny mocny trening. Bo jeżeli spokojny trening, to na tym zmęczeniu spokojnie można robić. E, jest też oczywiście kwestia taka, że e, często są wskazane nawet e, treningi na zakładkę. Nie wiem, czy też stosujesz, ale mm, biegacze górscy szczególnie, czy w biegach jakichś takich dłuższych, biegają dwa lub nawet trzy dni Mocnych treningów z rzędu. I to też się zdarza w treningu maratońskim. To też się zdarza. Często na przykład łączy się podbiegi z następnym dniem czymś tam też mocniejszym Ciągłym, polska klasyka, nie? Tak, ciągłym. No, to jest biegiem. regeneracja, daj spokój. czy znaczy, jeżeli mówimy o ciągłym w, w, w tlenie, no to, 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 to. Nie, no mocno ciągłym. Taki, ale na trzeci <laughs> zakresik? No, dwa, między dwa a trzy. Tak, że już trochę człowiek po to po podbieg. Ja dzisiaj robiłem yy, tak ciągły między drugim a trzecim zakresem. Wczoraj były podbiegi. No, no to polska szkoła typowa. Witamy. <grystanie> <grystanie> Natomiast yy, to tak jak mówię, tutaj też trzeba zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Yy, często mamy dzień, że biegamy i naprawdę się czujemy świetnie, ale warto wtedy yy, zahamować. Kiedyś yy, jeden z ze świetnych yy, trenerów powiedział taką rzecz, yy, że. Naprawdę trzymam się tej zasady w stosunku do moich zawodników. Myślę, że mój trener Tomek Kozowski też się w niej trzymał. Jeżeli masz dobrą formę, staraj się trenować spokojnie, a jak jesteś słaby, to trenuj mocno. Czyli trenuj mocno, jak jesteś słaby, trenuj słabo, jak jesteś mocny. No to coś w tym jest. A jak to jest z deprywacją snu? Musisz powtórzyć pytanie. Jak to jest, że z się źle śpi, tak? Z deprywacją. A no no jak się masz zapytać... bliźniaki? <laughs> no to może być właśnie z Ale, ale... Znaczy, tu musisz zapytać redaktora, tutaj Bartka, który ostatnio pisał na ten temat bo, artykuł. Bo, 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 mi przyszło, <laughs> tak? bo mi przyszło do głowy, <laughs> drogi Bartku, uh -huh. że w momentach, kiedy na przykład pytałeś, kiedy poznać, kiedy jest się zregenerowanym. No ja na przykład, jak pójdę spać o 23.00. Najpóźniej, pośpię do godzin porannych, to ja rano wiem. Mam taki termometr, który rano mi wskazuje, że no Adam jesteś zregenerowany. Tak. W ogóle y, nie wiem, czy Wy się panowie zgodzicie, bo tu widzę, że jest takie mocne ukierunkowanie na twarde dane i dowody. Natomiast y, nie lepiej czasem zaufać intuicji. No co, jak wstanę rano i będę czuł się jak młody Bóg, y, a tętno będzie wysokie po nocy. To, co mam odpuścić. Znaczy, tutaj w tym przypadku akurat uważam, że jeżeli ktoś ma jakieś już doświadczenie, to tak, to jak najbardziej może zaufać samopoczuciu. Natomiast jeżeli mówimy o a, zawodnikach takich wiesz, początkujących, którzy nie mają jakiegoś większego doświadczenia, wtedy warto wspierać się e, tymi parametrami. E, oczywiście wszystko to jest, e, tak jak mówię, zdrowy rozsądek. O e, i... ten najtrudniej chyba, nie? No, Zdecydowanie. No właśnie, I często się to podoba. No, Wszyscy jesteśmy wariatami. A! No wiecie, każdy miał kiedyś jakieś treningowe założenia, nie wiem, biegania w takim i takim tempie, a, ale mówisz sobie, ale ci się dobrze to cykl, lecimy mi podkręcamy, nie? Natomiast nie zawsze to jest nie, znaczy, ten moment, to jest kiedy dobre. Jest się mocnym. No właśnie, to jest ten moment, kiedy się jest mocnym i często w tym momencie warto zwolnić. Mm -hmm. Niekoniecznie warto wtedy podkręcać i, i tutaj śrubować nasze wyniki na treningu, bo. Na treningu mamy trenować, a na zawodach mamy się ścigać. Ale całe szczęście, Tętno moim zdaniem, nigdy nie kłamie. E, no, pewnie tak. Szukam w głowie, kiedy kłamie, ale chyba faktycznie chyba nie kłamie. Leci się dobrze, noga jest lekka, ale. Tutaj przy... też jest dosyć stąd ten wiarygodność pomiaru, bo. Spaska. E, tak, najbardziej wiarygodny jest spaska, mimo wszystko, i jeżeli mamy pomiar z Nadgarska, to, to też trzeba mieć na to a Ja uważam, że z Nadgarska dobrze nam mierzą te niskie rejony. I często właśnie jak śpimy to dobrze to nam pokazuje. Natomiast te wysokie rejony, ja miałem takie też jeden z ostatnich zawodów, gdzie biegłem w pasku, no to pokazywał ten na rzędu 240-250 udrzeń na... O, baterię ten musisz ten. wymienić. <grym> Raczej nie było to wielka, no ale to było właśnie z pomiar nadgarstka. Także ja biegałem z zawody, biegając w pasku, zdarzało mi się na tętnie 200 i wyżej biegać i, i to gdzieś tam u mnie było normalne, bo, bo maksymalne miałem w granicach 212. a to 230, 240, 250, no to jednak. A patrzyłaś na zawodach, na wskazania, czy to była raczej analiza pobiegu? Nie, tak jak mówię, biegłem kilka razy w życiu. E, zawody, co prawda, mniej ważne e, z paskiem na kratkę wieściową Musiała być dych. Pamiętam, że dwa razy parkrany biegłem e, i raz jakąś dychę. E, natomiast e, no, dychę były niższe strefy. E, tak jak mówię, piątkę na pewno, w, już po kilometrze miałem w granicach tam 198-200, i już później do końca e, około wow. 200 doleciałem. Ale właśnie, i to jest kolejny temat. E, bo y, my tutaj mówimy, że 200 to jest fajne albo nie fajne, ale y, moim zdaniem to też y, nigdy nie wolno, to też jest jedna z rzeczy, którą biegacze amatorzy y, porównują, że o ty biegniesz na tętnie 140, a ty biegniesz na sto, 160. No to co? Czy któryś z nich jest lepszy, a któryś jest gorszy? No niekoniecznie, no, no, bo to są tak... też sprawy mega indywidualne. Łatwo spojrzeć ja znam na zawodników, cyferki. którzy mają maksymalne tętno w granicach 170. Ale to nie kusi tak, żeby spojrzeć jednak coś tam, porównać te cyfry. No kusi. No kusi no a to, nie to nie czy to tak. jest racjonalne, czy nie, no to jest jakby rzecz drugorzędna. Tak, natomiast jeżeli mówię, miałbym też dawać jakieś rady, no to też e, oczywiście to co Bartek powiedział, żeby się ślepo nie patrzeć, może na te e, cyferki mamy też czasem lepszy, gorszy dzień. E, i to też jest jakiś wyznacznik to samopoczucie, na to masz wszystko z rozsądkiem. Ja jeżeli rozmawiam z zawodnikiem, to też staram się dużo tłumaczyć zawodnikowi, po co jest dany środek treningowy, i to każdy zawodnik powinien mieć świadomość tego, że jeżeli mamy spokojne rozbieganie, to, to ma być spokojne rozbieganie. I teraz przychodzi zawodnik i mówi: czy jeżeli mam tętno wychodzi już w jakąś tam wyższą strefę, to mam się tego trzymać, jeżeli jest samopoczucie dobre, ja mówię, jeżeli uważasz, że jest to faktycznie dla ciebie cały czas. Regeneracja, to tak. Natomiast jeżeli e, masz założenia, że masz się dzisiaj zmęczyć, no to masz się dzisiaj zmęczyć. Jeżeli masz założenia, że podbiegi mają być mocne i, i masz faktycznie tam dać z siebie 90%, no to też, y, to nie ma być na zasadzie, że biegniesz i, i gdzieś tam się czujesz leitowo, tylko trzeba nawet mimo czasem tętna jakiegoś za wysokiego, za niskiego, no trzeba czasem dołożyć do pieca. A jesteś takim trenerem głaszczącym po głowie, czy takim, co jak zobaczy, że jednak jest realizowany trening inaczej niż założyłeś, to jednak jest tam... Czy krzyczeć na zawodnika nie krzyczę. Y, Karcie lesnych też nie wprowadzam, nie stosuję. Eee. Natomiast... Y, y, Żadnych kontrowersji. Znaczy, ja tu jeszcze mam... Eee. Ja tu jeszcze mam e, taką uwagę, o której teraz zapomniałem. Aha, e, jak miałem swoich pierwszych zawodników, e, to obiecywałem zawodnikom gruszki na wierzbie. E, i, I z perspektywy czasu niestety się przyznaję do tego, że e, przyszedł do mnie zawodnik z poziomu 20 minut na 5 km e, i on mówi, czy dam radę biegać 17 minut. Ja mówię, tak, pewnie dasz radę, oczywiście, że dasz. Natomiast teraz nigdy nikomu nic obiecuję, bo tak jak mówię, bieganie jest tak indywidualną sprawą. Jest tak dużo tutaj zmiennych uwarunkowań, że to wszystko musi wyjść z treningu. Jeżeli mam maratończyka, który szykuje się na jakiś określony czas w maratonie, powiedzmy złamanie trzech godzin, to ja mu powiem, czy on jest na złamanie trzech godzin w tydzień, tym momencie? Tydzień albo dwa tygodnie przed. Tym maratonem. Nigdy mu nie powiem na początku przygotowań, że on na pewno złamie 3 godziny. Bo jeżeli będzie tak, że on będzie się szykował na te 3 godziny, czyli na wartość przelotową 4, 15 na kilometr, a on nie będzie potrafił przebiec 5-10 kilometrów na treningu w takim tempie, no to sorry, ale co byś nie robił? No to e, liczb w tym czyli przypadku nie oszukasz. Nie ma gwarancji sukcesu, bo ja znam takich trenerów, nawet jeden nie. będzie u nas w podcaście, który ma na swojej stronie. Gwarancja, Gwarancja sukcesu, w wyniku albo zwrot pieniędzy. Ech, no tutaj muszę wzdychnąć. <głos> <głos> Tylko nikt. Ja uważam, że żaden trener nie da gwarancji na przygotowania. E, oczywiście, to może być tak, że. Dam ci gwarancję, ale zrezygnuj z pracy, zrezygnuj, nie wiem, rzuć żonę, zostaw żonę, zostaw dzieci, zamknąć A były się w takie pokoju, przypadki w amatorskim, nie? Nie, tak? <śles> <chętnie. śles> No nie, nie. Natomiast ja też podchodzę do biegania. Jako, że też nigdy nie byłem w 100% właśnie temu bieganiu poświęcony, może to z tego wynika, natomiast ja uważam, że my powinniśmy czerpać jednak mimo wszystko radość z tego biegania. I my nie możemy się zamykać na to, żeby. Wy, oczywiście wyczynowcy, wy zawodowcy, zawodowcami. Natomiast biegacze amatorzy muszą też po części czerpać radość. Oczywiście my czerpiemy radość z tego, że złamiemy te magiczne trzy godziny w maratonie, złamiemy 50 minut na dychę i to jest taka wisienka na torcie, którą faktycznie biegacze na końcu będą mieli. Ale my się powinniśmy cieszyć tym treningiem, że te treningi nam idą, nie idą, że tutaj czasem wyjdzie tak. Ja cieszę się, jak moi zawodnicy gdzieś tam się wspólnie spotkają i się wspierają, nawet. Teraz e, mieliśmy Wings for Life niedawno i e, zawodnicy mijali się moi na trasie. I jeden dzwoni później do mnie i mówi: Ej, bo tutaj ten twój inny jakiś tam zawodnik biegł i mnie pozdrowił, i super, i fajnie zmotywował mnie, biegłem z nim dalej. I to jest bardzo fajne. E, ci ludzie się cieszą tym bieganiem, e, dlatego gdzieś, nawet już e, wracając do tego Wingsa, to, to formuła tutaj jest naprawdę świetna. Zachęcająca? Tak, że tutaj, o. Przebiegłeś też, więc, no, oczywiście. więc wiesz. Ja, to ja pozdrawiam Twoich zawodników. Cześć! Pozdrow Artura! <grystanie> tak, to kogo wyprzedzał? Oni mnie. <noise> okay. No właśnie, także to, to różnie. najlepsze reklamy. <noise> no. natomiast, e, natomiast ja mówię, my się powinniśmy też cieszyć tym bieganiem i e, jeżeli zawodnik mówi, że czegoś nie zrobił, bo miał, e, nie wiem, coś e, do zrobienia, miał, nie wiem, musiał wyjść e, z psem do weterynarza, musiał jechać, cokolwiek zrobić, okej, okay, nie ma problemu, zmieniamy trening, dostosowujemy. Natomiast nigdy nie byłem zwolnikiem robienia treningu na siłę. Czyli, wiecie, kartka wszystko przyjmie. My możemy napisać naprawdę trening przecudowny, natomiast musimy brać poprawkę na to, że, nie wiem, mieliśmy nadgodziny w pracy i jeżeli wyjdziemy o godzinie 23 o północy na trening, no to my nie zrobimy tego treningu w takich samych warunkach, jakbyśmy wyszli w sobotę o godzinie 10, gdzie jest dzień wolny od pracy. Także tutaj też zawsze trzeba mieć na to poprawkę. A ja mam trudne pytanie do ciebie, które takie mi zadają czasem ludzie i nie mam pojęcia jak odpowiedzieć. Bo to zawsze to zależy. Ale nie chcę Ci podpowiadać, żebyś tak powiedział. A to zależy? Jeżeli mam plan treningowy, czy to, no jak mam trenera, to się pytam trenera, ale mam plan, który sam sobie ułożyłem, albo wziąłem z książki z internetu i wypada mi jeden dzień. To co ja mam zrobić? Czy przesunąć i ten trening pobiegać następnego dnia, pominąć ten trening, czy w ogóle zmodyfikować cały plan? No to musi wystąpić, to zależy. <laughs> No znaczy to zależy jakby to, był, jaki to, tak był, to był Jeżeli dałbyś mi przykład, że to Dobra. wypada trening taki spokojny, rozbieganko, no to możemy spokojnie pominąć, bo to by była też w jakimś stopniu regeneracja dzień wolny. Chyba że byliśmy, nie wiem, musieliśmy jechać, wiesz, 40 godzin. Spokojnie outem. mogę ci dać konkretnie. Za 3 tygodnie mam start, na 10 kilometrów i ja zaplanowałem sobie, że pobiegam. 5 razy 2 km w tempie startowym, około startowym. Okay. Wypada mi ten trening. Ale, ale nie, wypada z w sensie, no nie z powodów zdrowotnych, tylko żona wyciągnęła mnie na zakupy, a ja bałem się powiedzieć jej nie. I nie miałeś siły po, tym, po tych zakupach. Tak. I zrobić. co ja mam zrobić? Czy mam ten trening przesunąć na następny dzień, ale to już będzie się wiązało z tym, że trochę się plan rozjechał i powiedzmy, będę bardziej wypoczęty niż powinienem być? Czy zmienić ten plan, czy po prostu pomyśleć, dobra? Czy zrobić go na zmęczeniu? Tak, jak to robić? Ja uważam, że przesunąć na następny dzień na. Wypoczętych nogach, mimo wszystko, zrobić go. Jeżeli to są tak kluczowe akcenty, a to jest kluczowy akcent treningowy, to zdecydowanie wolałbym biegać go na wypoczęciu. Tak jak mówię, jeżeli to ma być trening o godzinie 23 po całodziennym chodzeniu po galerii handlowej, no to uważam, że mimo wszystko on może nam dużo więcej szkód zrobić niż korzyści dać, tak naprawdę, w kontekście startu na. Docelowego. Dobrze, że mnie żona nie wyciąga na zakupy, nie. jak mam tempo. Wiesz co, tak sobie myślę, że ty masz doskonały instynkt samozachowawczy, bo lepiej jest pobiec za kilka tygodni, niż stracić życie. Oczywiście. No właśnie, tutaj trzeba rozważyć kontakty z żoną. Absolutnie tak. Jeżeli no jesteś też redaktorem, to jakie takie trzy must have'y, co najmniej trzy, tak? Na pewno jest ich więcej. Polecasz swoim zawodnikom do przeczytania na portalu bieganie.pl, z czym powinni się zapoznać na takim początku, nawet jak są bardziej zaawansowani, przygody, ale z taką po prostu wiedzą, którą odnajdujemy na portalu. Mhm. Znaczy na pewno ja uważam, że niestety, ale nasz internet jest mocno zaśmiecony i jest bardzo dużo Ty wiedzy. Masz internet Oczywiście na bieganie, nie? bieganie jest tylko no, wartościowe. Tak. <laughs> Natomiast no, to są rzeczy, niestety, też, które trzeba mocno selekcjonować. Ja bardzo zalecam przykładać się do spraw dietetycznych i tutaj, jeżeli ktoś miałby. Hmm, też wybór szukać właśnie różnych rzeczy. To te rzeczy właśnie takie dietetyczne są bardzo wskazane. Na przykład w kontekście tego jak się odżywiać już bezpośrednio przed maratonem, jak się odżywiać w czasie startów, jak się odżywiać w biegach dłuższych niż półtorej godziny. Więc tutaj na pewno te sprawy dietetyczne są mega istotne. Panie redaktorze. To jest jedna kategoria. Ale nawet u nas na portalu można zobaczyć materiał z wyznawcami keto diety. I z wyznawcami, albo może nie wyznawcami, bo to źle brzmi, z osobami, którzy są za dietą keto, a za dietą wysokowęglowodanową. Jak to odróżnić w takim razie, skoro u nas na portalu jest jedna i druga strona, które są na, na dwóch biegunach. Wykluczające się. Amen. E, no tutaj pewnie trzeba by było zapytać jakiegoś dietetyka. No ale e, dietetycy też są różni. No i tutaj wiesz, no. mamy przebiera jak w wulęgałkach: od pięciu posiłków do jednego. Tak. No właśnie, wiecie, w sprawach treningowych tak samo. Niektórzy, wracając do tych magicznych trzech godzin w maratonie, niektórzy trenerzy zalecają, że to 100 kilometrów w tygodniu to musi być. Jak amen w pacierzu, każdy tydzień to wiesz, 100, 120 najlepiej albo Adam, 130. A tu tu takiego gościa, ja pamiętam, że do trzech godzin kazał biegać jakiś straż, dendur. No właśnie. Ja mam zawodników, którzy spokojnie tak. biegają mniej, spokojnie biegają dużo szybciej. Także to znaczy, to też oczywiście jest sprawa indywidualna. To też nie znaczy, niektórzy potrzebują tej setki od czasu do czasu. Natomiast to myślę, że tak samo w sprawach dietetycznych tylko. Ja myślę, że to też trzeba dojrzeć do pewnych swoich właśnie też nawyków dietetycznych. Jeżeli ktoś całe życie opierał się o węglach, nagle przejdzie na dietę keto, no to pewnie to też będzie miało bardzo duże odbicie na sprawy biegowe. I tutaj też trzeba zawsze uważać. Jednemu będzie służyło właśnie taka dieta, innemu będzie inna dieta służyła, więc... Akurat jakby... bracia zalecali, żeby trzy tygodnie spokojnie potrenować, bo tyle mniej więcej zajmie ten, ten okres... Terapia wstrząsowa, taka. tak? Tak, tak. Tytuł tego odcinka będzie brzmiał Artur Kozłowski, to zależy. <laughs> No niestety. E, a to co za, zależy. Natomiast. Prawie, e, znaczy nie wiem, ten też bym ja też robił. Mamy tutaj, dieta, tak, czyli, nie czytamy, jestem... czyli czytamy ten nasz Ach, początkowy mask. No ja dobrze. wiem, ale tak nie to będziemy czasu. dwie Dobra. godziny rozmawiać. I to ja wiem, że to z Arturem każda minuta jest cenna, ale to jest jakby jeden tylko aspekt, ale co dalej? No bo, A może jakieś testy, nie wiem, co ty tam polecasz, żeby znaczy, z czym pewno, się zapoznać? Na pewno sprawy takie też okołotreningowe, ćwiczeniowe. E, to też warto by było e, przestudi przestudiować, wdrożyć w swoje. Twój plan e, biegowy, bo te sprawy około-treningowe też są jasne. Czyli no, tak naprawdę ta dieta też się zalicza do tych spraw około-treningowych. E, jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę portal bieganie.pl i jakby kategorie mm, pod względem popularności, no to najpopularniejsze u nas są e, wszystkie kwestie treningowe, plany treningowe, e, wszystkie kwestie, które właśnie dotyczą e, treningu. I teraz. Często jest tak, że my trenujemy, niektórzy mają doświadczenie krótkie, a niektórzy mają doświadczenie naprawdę długie 15-20 lat, dochodzą do jakiejś ściany i może szukają jakiejś treningowej inspiracji, może szukają pomysłu na swój trening. I też warto w tym kontekście no, zajrzeć, może coś zmienić. Ja w ogóle jestem. To może spoleningiem... trening w górę. Często też tak. Ten, teraz jest taki trend właśnie biegów górskich, te biegi się na pewno mocno rozwijają, więc tutaj też jest to jakiś pomysł na to. Natomiast ja jestem bardzo mocnym zwolnikiem periodyzacji nie tylko w kontekście jakiejś takiej krótkiej mikrocyklu, ale również w kontekście całego sezonu lub kilku sezonów. Wyczynowcy bardzo często mieli... Cykl od olimpiady, od igrzysk do igrzysk, czteroletni. Często było tak, że ten ostatni rok był naprawdę najcięższy, a rok poolimpijski robili całkowity taki detoks, robili, odłączali się od żywego od treningu, od wszystkiego. Ja jestem zwolennikiem tego samego u wszelkich biegaczy, amatorów, wyczynowców, wszystkich i jeżeli robimy dany trening przez x lat, to uważam, że powinniśmy zmieniać go nie tylko w kontekście właśnie może półrocznej, może wejście na pół roku w, w trening właśnie górski, może spróbowanie się z jakimś krótszym, dłuższym dystansem, może zrobienie jakiegoś Jak treningu na Man. bieżni. Tak, dlatego uważam, że ta różnorodność, ta, ta, to zróżnicowanie w ciągu sezonu jednego albo kilku sezonów też jest dosyć istotna. My się uodparniamy na pewne bodźce i e, no jest odpowiedź Oczywiście, pierwsza zasada treningu jest taka, że jest trening, jest adaptacja do tego treningu. Natomiast... Potem jest płaskowy, jak mówię, orły? Tak. Natomiast to też musimy rozważać właśnie w tych różnych płaszczyznach, nie tylko w kontekście takiego mikrocyklu, o którym tutaj mówiliśmy, tygodniowego, czyli kiedy zrobić następny akcent, ale również w kontekście takich cykli całych przygotowawczych, półrocznych, na przykład do maratonu, albo w kontekście właśnie naszego rozwoju długofalowego. Jeżeli chcemy, mamy naprawdę jakiś tutaj taki bardzo ambitny cel, za Wiem, że będziemy długo biegać, no to właśnie różnicujmy sobie ten trening. Zróbmy przez jakiś krótki czas trening taki bliższy sprinterskiemu. Zróbmy jakiś trening, który odpowiada właśnie jakimś tam biegaczom górskim, czy przeszkodowym, czy, czy, czy w jakiś taki inny rodzaj no, treningu. Wspominałeś wcześniej o Kenii. No ale to, taką periodyzacją może być wyjazd na obóz biegowy w góry. No najlepiej, żeby tam potrwał trochę dłużej niż 5 dni, wiadomo, oraz że przelot i, i całe to zaangażowanie, które wkładamy? Lub skorzystał z Hipoksy, no z czego ja korzystałem przez ponad 10 lat trenując, no tak naprawdę to przez 12 lat. I czy to może być właśnie taki game changer dla, dla biegaczy? Zdecydowanie tak. Patrząc na to, jeżeli dochodzimy do jakiegoś momentu i szukamy jakiegoś przełamania, to oczywiście wyjazd w góry czy ogólnie zastosowanie hipoksji naprawdę też może być ogromnym e, przeskokiem. No ja nie będę oszukiwał, że wszystkie moje rekordy życiowe były po obozach albo po jakiejś formie hipoksji, więc tutaj na pewno, na pewno jest to Czyli ogromny handicap. Od pewnego momentu nie da się bez takich... Właśnie... Myślę, że w biegach długodystansowych nie. Nie znam zawodnika wyczynowego. Jeżeli znacie Bartek, to jesteś bardziej obeznany. Może znasz kogoś, kto nie jeździ w góry, czy tam nie stosuje hipoksji? Pytanie, eee. co Byli mamy... włosik, ale oni trenowali z reguły na jeden, dwa sezony i potem było długo, długo nic. A z Włochami to ja bym uważał, <noise> bo ci mocni Włosi z lat 90. to ja... oni co innego robili. Eee, Pytanie, no właśnie, co, jakieś pytanie takie, co uważamy za góry, bo tu często pada, jak przychodzą panowie już mocno po swojej karierze wiele lat yy, i opowiadają o Szklarskiej Porębie, czy to są góry, czy to nie są góry, e, ale ja bym chciał tu troszkę prywaty zrobić, bo to nie szukajmy zawodników w wyczynie. Zry, chcę zrobić coś dla siebie, bo to akurat mnie dotyczy, ale też może naszych e, widzów. Wybieram się w góry. Pierwszy raz w życiu. Gdzie e, w, idziesz? Do Maroka. 1600. Jaka? 1600. O Jezu, Zrobimy nikomu piframę? nie mówiłem tak. 1600? E... Tak. Tak, cztery tygodnie zamierzam w Erzonie zrobić tydzień takiej aklimatyzacji, żeby pojechać tam i już robić robotę, a nie oglądać małpki, bo tam małki <laughs> podobno w, tak. w parku już tak. sobie tak. żyją. Tak. Na co mam zwrócić uwagę przed tym obozem, żeby ten obóz jakby najwięcej mi dał, a nie mnie zajechał, żebym wrócił stamtąd ile dworzyło? No, jeżeli jesteś pierwszy raz, to na pewno. Jeżeli miałbym dać e, zalecenie, to trenuj połowę tego, co hmm. trenujesz tutaj. Zmierzcie. Nie wiem, czy to psychicznie <laughs> dźwigniesz. Tak, psychicznie jest Natomiast ciężko. ja uważam, że e, bardzo dużo było, było przypadków zawodników, którzy jechali w góry z kontuzją, wracali i robili życiówki. A I czuli się, albo to było z drugiej strony medalu i są ci, którzy czuli się świetnie, robili trening i wracali bez formy. Co no wybierasz? Tak. Wszystko Tej, to zależy. Znaczy, to, to Nie boli cię nogi czasem? Boli, ale to, to zawsze. Dob to dobrze. Jak Wanders mówi, że jak strzela Hilles to jest super. <grym> Bez strzelania to nie ma załamania. to nie w ogóle, to jest szkoda wychodzić na trening. Znaczy, bardzo istotna, tu jeszcze odniosę się, bo jeszcze jeden mi tutaj przychodzi, e, Błyskotliwy pomysł e, jest takie, że też to jest dosyć istotne, żeby skorelować powrót ze startem docelowym. I Czyli, ile do startu powinienem. Znaczy, tu, mamy, tu mamy kilka strategii. Nie wiem, jak Adam stosowałeś. U mnie to były trzy tygodnie po starcie, po powrocie z gór. Natomiast byli zawodnicy, którzy startowali bezpośrednio po starcie, a, a był na przykład taki Ost, który, czyli rekordista polski w Martanie, który startował Znamy. w 16-17 dniu. A ja ci powiem, to zależy. No to to jest pewnie indywidualne. Nie, zależy, od tego, jak mamy plan treningowy, ile czasu, bo jak masz 28 dni minimum pobytu, to dużo łatwiej poukładać trening, tak, żeby zjazd był miękki i jedziesz prosto na starty w sumie. Tak. A... Znaczy, I to też często jest tak, że ja miałem tak, że im gorzej się czułem po zjeździe, ja miałem, potrafiłem mieć zalecony tydzień po zjeździe z gór 5 razy 2 km w jakimś tam tempie, powiedzmy po 3 minuty. I potrafiłem zrobić jeden kilometr w 3,20 i nie byłem w stanie więcej przebiec. A później po tych kolejnych dwóch tygodniach, czyli po trzech tygodniach po zjeździe, potrafiłem maraton biegać tam w tempie jakimś tam 30 na kilometr. Więc ja. no to ta hipoksja jest naprawdę bardzo mocnym bodźcem. Że, dlatego to jest taka spora przewaga, bo tutaj możesz górnie wyłączysz, a hipoksję wyłączysz, zmienisz wysokość, odpoczniesz, możesz pracując przychodzić na treningi. No jest jak takim game changerem. A taka anegdota, kiedyś pojechałem w pierwsze góry na zgrupowanie do RPA i anegdota brzmi tak, no to jest RPA, tam wtedy to był 2010 rok, nie można było tak sobie pójść do sklepu kupić butów. I to był moment, kiedy jeszcze miałem za małe buty. Nie wiedziałem, że muszą być większe. I mi duży palec zaczął wychodzić <grym> przodem. Nie? I to było takie, wiecie, frustrujące. Bo się skacze. woda nalewała, a tam często <grym> padało. No, to taka, to ale w tym kontekście, kontekście mieliśmy sytuację. też artykuł a propos przebijania dziura. Tak, tak <laughs> zalecam. Tak, 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 napisałem no o dziurze w bucie i dużo osób choroby się o, mam tak, i ja. Ja w ogóle. Tak, tak nie miałem dziury w bucie, niech pierwszy rzuci panią. Tak, tak, tak jest, jest, tak jest. Ja ale robiąc to taki analitykę, błąd. analitykę z, bodajże z forum bieganie.pl, najpopularniejszych tematów historycznie od powiedzmy powstania forum, to przebicie palca w bucie było jednym z najpopularniejszych. No widzisz, a teraz są takie rzeczy jak na e gdzie dokładnie ci dobierze do rozmiar buta, a kiedyś takich... Nowości no. nie było. Dzisiaj jest to dużo łatwiejsze. Sklepy, które oferują na miejscu pomiary i mówią. nie, nie, znaczy, na czy... dwa rozmiary większe. Znaczy świat to, idzie jest, do przodu. to jest super też, bo często różne marki mają ta, mimo ta. że centymetry podobne, to jakoś te rozmiarówki. To rozmiarówki Centymetr, są inne. Nie, nie nie równy. Równy. Yeah. <laughs> <laughs> I to my panowie, wiemy najlepiej. Oczywiście, że tak. Ostatnie moje pytanie jest takie: lepsza szkoła tlenowa czy wytrzymałościowa? I Ale. czym się różnią? A to jest do przeczytania bardzo obszerny materiał na bieganie.pl. Znaczy się no szkoła tlenowa, interwałowa oczywiście. Tu też muszę postawić to zależy, bo na pewno im krótsze dystanse biegamy, tym szkoła interwałowa jest lepsza. Im dłuższe biegamy, tym szkoła tlenowa jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że im dłuższe biegi, tym więcej biegamy w tym magicznym tlenie i to jest zawsze pytanie, na które musimy sobie postawić, czyli co jest dla nas takim startem docelowym. Jeżeli naszym startem docelowym jest piątka, dycha, no to wiadomo, że dużo więcej musimy biegać tych krótkich biegów na wyższych intensywnościach, mhm. a z tego względu, że no, specyfika startu jest taka, że większość, część naszego biegu będziemy właśnie biegli w tej mitycznej, beztlenowej strefie. Także tutaj to właśnie musimy zawsze sobie powiedzieć, co jest dla nas najważniejsze. Natomiast w kontekście tego, co wcześniej powiedziałem, to też y, y, moim zdaniem to nie jest tak, że jak się szykuje do maratonu to nie mogę dotykać w ogóle in biegów interwałowych, Nawet też trzeba. jak najbardziej trzeba właśnie wracać do tych y, y, szybkości i w ogóle y, te nasze też magiczne zapasy a szybkości, zapasy prędkości, czyli zrobienie dobrego tysiąca też Jest dosyć istotne w kontekście maratonu, bo jak nie przebiegniesz w 4 minuty 1000, to nie przebiegniesz, nie połączisz 3 godziny. Tak jest. Także to jest y, bardzo istotne y, i tutaj y, no zobaczymy na przykład, jak Twój 1000 przełoży się później na maraton. No, 2,15? Mm, na maraton. <laughs> 2,15. Mm, no no widzisz, że no to wielkość 3 minuty przelotowałem w maratonie? <laughs> 3 minuty, co to jest, nie? To przecież 2,15? To, to, to jest zziewanie. <laughs> A ile masz na 1000? Ojej, ja. Kiedy to było? Nie, na no, tysiące to ja chyba tylko na treningu biegałem i pewnie. Z... <grym> nie startowałeś nigdy? Nie, nie. No i właśnie, Słuchaj, jakby, bo jakby, my to jesteśmy jakby, z innego świata. Ja byś... jestem amatorem i wiecie, ja pewnie życiówkę na tysiąca to mam z ostatniego tysiąca 10 razy tysiąc, no, nie pewnie no. jakieś 2,55. <grym> nie jeden profesjonalista by chciał maraton w swoim tempie powiedzieć. <grym> A dzieciom w szkole dajesz bieg na tysiąc czy nie? Ale to chyba na trzech lekcjach łącznie. <grym> <grym> nie, te czasy. to dzieciom, Pono... chcą dzieci biegać czy nie? <grym> nie. Nie te czasy. Ale dajesz sprawdzian jakieś? Czy, ja czy byłem... bronią się rękoma. Nie, i nie bo kuratorium przyjdzie, że dzieci męczę, więc nie, nie, to nie te czasy, panowie. Tu chcesz biegać? Nie, to nie biegaj. No, no czasy nam się zmieniły, nas trzeba było odganiać od biegania, a tutaj dziś. Tak, trzeba... teraz ciężko zagonić. Tak jest. A zatem ostatnie pytanie. Jak się prowadzi portal, będąc no w zasadzie całe życie w bieganiu i mierząc się z, tymi, z częścią, bo dzisiaj drapnęliśmy raptem te pytania, które codziennie spływają i które te stawiamy czoła każdego dnia. Jak się prowadzi portal? Znaczy, w prowadzeniu pracy takiej, powiedzmy, tutaj redakcyjnej. No, różni się to o tyle, że jest bardzo wiele spraw, które trzeba spiąć. Ja jakby nie jestem takim typowym redaktorem, który pisze artykuły. Tutaj bardziej Bartek mógłby e, opowiedzieć sprawy takie typowo redakcyjne. Natomiast, <grytanie> <grytanie> Natomiast w kontekście tutaj e, bieganie.pl i jakby zamykania klamrą pewnych rzeczy, no to jest tutaj ogrom ilości e, do przewidzenia i e, ten produkt taki ostateczny dla odbiorcy, no, wydaje się dosyć prosty, natomiast w zależności tutaj, przeróżne kontakty z firmami, kontakty tutaj z reklamodowcami, kontakty z, właśnie z redaktorami też między innymi z ludźmi, którzy nam na, z nami współpracują, no, to jest ogrom pracy, ogrom maili przede wszystkim do wysłania, bo dziennie to są naprawdę setki maili, które trzeba przejrzeć, odpisać, także czasem nawet się jakieś opóźnienie w odpisywaniu zdarzają, ale właśnie ze względu na to, że, e, że no jest bardzo dużo pracy. Natomiast w kontekście takiej typowo redakcyjnej e, to dziś tutaj praca w bieganie.pl dla mnie jest bardzo fajna. Całe życie, no nie, całe nie przesunię. Marzyłem o pracy z bieganiem Marzyłem, może nie, ale nie. Od, od, no, od 14 roku życia biegam, e, miałem cały czas do czynienia z bieganiem. E, jakby to jest naprawdę bardzo fajny ten kontakt z biegaczami, z czytelnikami bieganie.pl. E, mamy dużo feedbacku. Naprawdę bieganie.pl jest e, świetną sprawą w kontekście tego, że mamy dużo zaangażowanych czytelników. Czy to na forum, czy czy to w naszych mediach społecznościowych. Oczywiście często też jakby tutaj są opinie jakieś tam negatywne, czy jakieś takie kontrowersyjne. Natomiast z tym oczywiście też musimy, musimy to wszystko brać na klatę i jakby też wszystko przyjmujemy. Jeżeli to jest krytyka konstruktywna, to oczywiście jest to naprawdę bardzo fajne i my też często znajdujemy jakieś tutaj rzeczy, które można poprawić. Dlatego mówię, to jest fajne, że też mogę teraz przekazywać to, treść, którą uważam, że jest dla e, naszych czytelników najpotrzebniejsza. I to jest świetne, bo e, no ja też mam po części ze względu na te jakieś tam kierunki studiów ukończone ścisły umysł. Ja bardzo dużo opieram się na analizie i przeglądam bardzo dużo cyferek. E, i, głowy. I tak, jest. tak jak ja. <laughs> Dokładnie tak. I, I widzę, co jest mniej więcej e, poczytne. Wiem, co ludzie potrzebują, nie tylko z tego względu właśnie, że mamy ten kontakt bezpośredni z ludźmi, ale też z tego względu, że no, widzimy po prostu całą analitykę. Tak, także to jest naprawdę fajne i my staramy się dostarczać właśnie tą wiedzę, która jest jak najbardziej potrzebna. Oczywiście ten zasób wiedzy jest tak szeroki, że mamy już teraz w okolicy 13 tysięcy artykułów na Maganipel, więc to jest ogrom, ogrom wiedzy. I zresztą będziemy też mieli w tym roku. Jubileusz. jubileusz, jubileusz, tak jest. No, Imperatka będzie. <grym> w październiku <grym> wypada 25 lecie bieganie PL, więc na pewno będziemy chcieli jakiś tutaj ukręcić. Mogiel, Mogiel, tak jest, żeby tu jeszcze więcej tej dobrej treści dostarczać do naszych słuchaczy, czytelników i wszelkich ludzi, którzy do nas trafiają. A jeżeli wy uważacie, że Artur pracuje za mało, zadawajcie mu pytania, piszcie komentarze. <grym> na no jakie maile. tematyki z tych spoli to zależy, chcielibyście rozwinąć, dowiedzieć się więcej. Przeczytamy, wysłuchamy i postaramy się to wpleść w nasz kalendarz publikacji, tak, żebyśmy wszyscy mogli dostarczyć możliwie nasz najlepszy kontent. Pamiętajcie, że w rytmie biegania napędzany jest przez e-obuwie, naszym fantastycznym gościem, specjalistom, prowadzącym również obozy, plan biegania. Jak i również nie zapomnijcie się zapisać, jeżeli nie wiecie, wejdźcie na stronę Plan Bieganie. Podobno najtańsze obozy na rynku. Podobno no, I ale się sprawdzić, bo one się będą oczywiście, odbywać cyklicznie, a z naszej strony dziękujemy za wysłuchanie. Pamiętajcie o subskrypcjach. Był dzisiaj z Wami Adam Kszczot, Bartek Parkowski i nasz, nasz gość Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.